Bez tajemnic, podcast, sezon trzeci. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Grzegorz. Zgrabny humanoid, wielbiciel muzyki, komik. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, to właśnie ja. Cześć, Grzegorz. Bo Cześć. Tak, optymistycznie, jak jesteś komikiem, to, to optymistycznie <laughs> trzeba tę rozmowę zacząć. Bardzo miło mi, że jesteś. Cieszę się bardzo, bo mam nadzieję, że kondycja polskiego żartu i w tym naszym dzisiejszym podcaście będzie na wysokim poziomie i też nie bez przyczyny zaczynamy od kondycji polskiego żartu bo z jednej strony słyszymy że jest ona na najgorszym poziomie jest tyle przekleństw tyle wulgaryzmów tyle w ogóle epitetów odnoszących się do rzeczy które kiedyś nie wiem czym mogę powiedzieć że za twoich czasów ale niegdyś w ogóle nie wchodziły do słownika to jest jedna strona. Druga strona mówi, że wreszcie pokonaliśmy tę barierę. Powiedz mi, jako już komik, mm. taki z dużym stażem, z osiągnięciami, jak to tak naprawdę jest? Co jest zdanie? Poruszyłeś parę tematów i to takich, tak można powiedzieć, za moich czasów, ponieważ yy, historia lubi się powtarzać i to, co no powiedzmy, yy, młody stand-up. Yy, Młody stand-up to, to też ciężko powiedzieć, bo to, to, to tak pierwsza impreza stand-upowa właściwie należy, jest, jest mojego autorstwa i byłem tym, tym, tym pierwszym historycznie zapisanym człowiekiem, który o stand-upie mówił i, 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 i propagował. Nie tak skutecznie jak to później wybuchło, ale ja przewidziałem ten wybuch. Mhm. Natomiast to, jak się słucha stand-uperów, o, będziemy musieli to rozwijać, bo tak, stand-uperzy mówią, o, kabaret to syf, przy czym mają na myśli ewidentnie komercyjny kabaret telewizyjny. To jest syf, to jest jakiś tam, tam, tam wycinek. Nie wszystko jest syfem, ale, ale słowo komercyjne jakby sugeruje, że, że no nie szuka się tam Artystowskich, wyjątkowych żarcików, że to tamto tylko takie ubudu powstało. Natomiast z mojego punktu widzenia, ta nowa fala i właśnie ta wulgarność no, wcale dla mnie nie wniosła <ścoughs> czegoś bardziej artystycznego i wyrafinowanego. Natomiast zmiana polega z grubsza. Cały, cały ten przełom to w ogóle zaczął w USA Richard Pryor stand aktor stand który właśnie przebił tą tą zamienił stand-up taki telewizyjny grzeczny, na bardziej osobisty bardziej dosadny z wulgaryzmami mhm. chociaż polski stand-up jeśli chodzi o wulgaryzmy przebił Wszystko, chyba co się da? W, 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 wszystkich na, najbardziej amerykańskich I teraz tak, próbuję łączyć kropki, bo skoro przewidywałem 20 lat temu, że stand-up prędzej czy później będzie filarem, również w Polsce, nie przewidziałem tego, że będzie to brudny stand-up. I teraz tak. No, stand-up zachodni ma jakieś 60 lat. Przechodził z, równolegle też do zdarzeń kulturowych, czyli powiedzmy dzieci kwiaty. I tak dalej, i tak dalej. Było mnóstwo tych rzeczy, no u nas za komuny tego wszystkiego nie było, tych zjawisk kulturowych, w których nie uczestniczyliśmy. Mm -hmm. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób zachowa się polski stand-up w ciągu 10 lat, bez, bez całego tego tła i możliwości rozwoju w porównaniu do amerykańskiego. No i teraz tak, w Ameryce ewidentnie się mówi o czystym stand-upie i o brudnym stand-upie. Brudny stand-up to jest ten właśnie wulgarny, dosadny, oseksi... Trochę taki jak w Polsce? Tak, tak. No właśnie w Polsce króluje brudny stand-up. Okay. Chociaż do czasu, bo ja swego czasu popsioczyłem trochę, że to nie do końca mi się podoba i tak dalej. Dwa zjawiska następują. Powszednieje to. No, bo to nie życzy, dotyczy to, tylko stand-upu. Wiadomo. Yy, w, rap, w rapie bardzo silnie się Pojawiło to. To jest zresztą stand-up, jest bardzo podobny do rapu. Zresztą amerykańscy rap raperzy, powołując się na swoich nauczycieli, podają nie tylko mistrzów rapu, ale często Richarda Pryora, jako człowieka, który mocno zmienił postrzeganie. No właśnie wprowadził ten brudny stand-up, można powiedzieć. No i teraz tak na przykład oświeciło mnie. Dobra, muszę o różnych aspektach powiedzieć. No tego. Dobrze, Z dobrze, jednej dobrze. strony e, bry, e, anglojęzyczne Wikipedia, e, kluby stand-upowe, i one się dzielą na trzy takie e, klasy A, klasy B i klasy C. E, klasy C są amatorskie, takie B pośrednie i klasy A, gdzie już takie mega gwiazdy występują. I C jest charakterystyczne. Najwięcej brudnego stand-upu, najbardziej y, taki dosadny ten stand-up jest w klasy C. Im bardziej amatorskie y, wystąpienia no. na zachodzie stand-uperskie, tym, tym bardziej są wulgarne, bardziej, bardziej takie szokujące. Czy przez to chcesz powiedzieć, że my jesteśmy w tej najniższej grupie osób? Ośnie. Nie wiem, coś z tego wyniknie. Nie no. wiem, co chcę no. powiedzieć. Ł na razie... Łączysz kropki. Na, tak, na razie okay. łączę kropki. Teraz tak, z drugiej strony, te... Ta wulgarność to widać też po serialach, po filmach, po literaturze, że ta dosadność jest, jest bardzo silna, jest moda na to, że, że to wszystko, co kiedyś było takie. No właśnie, ja wychowałem się w kulturze, w której totalną zbrodnią było i było czymś oczywistym, że jak ja wyjdę, walnę, ku i tak dalej, było oczywiste, że ludzie będą się śmiać. Uważano, uważane to było za skrajną taniochę, za nieumiejętność, za, za coś, co jest yy, taki tani chwyt amatora, który dopiero jak poznaje, wdraża się, dopiero zaczyna mieć ambicje mhm. na to, żeby jego przemyślenia, żeby ja, jakaś literackość pchała to wyżej. No. To się zatarło dzisiaj troszeczkę. I, I teraz, jakie powody, jak ja łączę te kropki? Przede wszystkim, kiedyś. Media, powiedzmy, były zwykle w czyichś rękach i pilnowano, pilnowano tego. czy znaczy, pomijam już, że w telewizji są takie przepisy, że, no nie wiem, do 23 no tak, no. cokolwiek jest emitowane, nie może być kontrowersyjne, wulgarne, o seksie. Krajowa Rada Jakby... ma co robić. Tak, ale z góry się zakłada, że do tej 23 yy, mogą to oglądać młodzi ludzie, dzieci. I nie może być yy, tak drastycznych rzeczy. Oczywiście nie byłoby problemu, żeby telewizja nagrywała specjale i puszczała o 23.00. I to jest w ogóle osobna historia, w jaki sposób telewizja w Polsce funkcjonuje. Obecnie w telewizji, yy, na samą myśl, że ktoś solowo ma mówić dłużej niż 3 minuty, to jest od razu nie. Nie i nie. Dlaczego? Nie, 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 nie. To będzie za nudne mhm. dla ludzi. Jest to niepojęte, no ale dobrze, no widać po sukcesie kurczących się odbiorców telewizji, bo to trochę wygląda tak, że w miarę wymierania pokolenia w ostatniego y, spada też y, oglądalność telewizji. telewizji. No. I z jednej strony tak, przedcudowny. no dobra, y, dobra, żeby je, łączyć te kropki. Teraz tak, ci ludzie, którzy szukali wyjątkowych rzeczy, y, no nie dopuszczali całego tego y, takiego bardzo kolokwialnego, bardzo y, bywało, że wulgarnego. Widzimy w stand-upie, y, inaczej, wcześniej był y, chyba rap, był pierwszą taką sferą, w której y, nastąpiło rozbicie tego muru, czyli... Czyli tak, nie, nie robię dla telewizji pod kogoś, nie robię pod radio pod kogoś. Robię to szczerze, tak, tak, tak jak na co dzień mm -hmm. i dosadnie, wulgarnie. No, bo ludzie jedno dobra, no przeklinają na co dzień, mm -hmm. też, też, też przeklinam na co dzień, bywa. Aczkolwiek, no nie tak, że jak, jako przecinek. <laughs> Ale Polacy pokochali ten humor. Zobaczmy, jakie mają wyświetlenia czołowi Polacy. Polacy pokochali perzy. też Disco Polo. To, tu jest pewien problem. Znaczy tak, są bardzo pozytywne cechy tego, i są takie, które troszeczkę yy, no, największą popularnością cieszy się muzyka Disco Polo. No i teraz powiedzenie, że przecież Polacy pokochali tę muzykę, świadczy o tym, że to jest, yy, w, że to jest jedyna właściwa droga, to jest no to nie, wyjątkowe. Nie, nie, no, no nie. nie. I czy to będzie kabaret, czy stand up, nieważne, czy film. Z poczuciem humoru jest podobnie. Łatwiej, łatwiej takim prostym humorem, bo z mojego punktu widzenia to nie ma dużej różnicy, czy to będzie się panie y, taniochą w stand-upie, czy się pani taniochą y, w Urza. kabarecie. A, w kabarecie, no. Tak, tak, bo, no bo dobra, no. Jest taki nurt, że o, kabaret zły, bo teraz stand-up, ale. Yy... W każdym zjawisku będą wyjątkowi i będą słabsi. Będą hamsko wulgarni którzy nie wnoszą wiele. Będą wulgarni, być może, ale jednak będą wnosić dodatkowe wartości. No to oprzyjmy to na jakimkolwiek przykładzie. Kto jest w Polsce takim, który. Właśnie na tych dwóch, których przed chwilą wymieniłeś, na tych, który przeklina i będzie wnoszący, i na tym, który przeklina dla jaj, przeklina i nic nie wnosi. Czy ja powiem, że w stand-upie, pozostając naprawdę w pełnym szacunku, bo to zwykle ja wyznaczałem trendy w Polsce, mówiłem o stand-upie, o tym, jakby przekraczałem yy, pewne yy, rejony, w których jeszcze nikogo nie było, do pewnego stopnia pierwszy raz. Odpocząłem, odsapnąłem i ucieszyłem się, że w końcu za mnie ktoś przeciera, przeciera szlaki. I to, co zrobił stand-up i jak się rozwija, a rozwija się coraz szybciej. Słuchaj, bo jeszcze nie wszystkie kropki połączyłem. Ostrzegałem, że jestem gaduła, a jak już... No, no, ale wiesz co, to jest okazja od poprzednich wywiadów, żeby to podsumować. No bo dawno cię nie było. Z totalnym szacunkiem podchodzę od Paczesia, Lotka, przez wszystkich tam na stentapadii bodajże 120 podmiotów w tej chwili mhm. jest. I po pierwsze, wulgarność powszednieje. Bo to zacznijmy od Tarantino, zacznijmy od, od, od seriali, które stały się modne. Mhm. Ta no, nowa era seriali, która zaczęła się nie wiem, od 600 pod ziemią, później szło. Ja pamiętam pierwszy raz, jak obejrzałem taki Spartacus, to, to był tak hardcore grzebnięcie mówię, nie wierzę, że, że coś takiego się robi. Powstała mozda, są odbiorcy. Ja teraz myślę tak, że telewizja, teatr, prasa, literatura był bardzo duży rów taki, żeby, żeby być sobą, przejść dalej i było oparte na pewnych warunkach. Między innymi na tym, że stary, ale co ty tu wchodzisz, rzucasz yy, przekleństwami na lewo i na plawo i co, co ty myślisz, że to jest coś wyjątkowego? Sory, nie, do kolejki. Nagle internet to zmienił. Nagle nie wiem, czy nie przesadzę mówiąc, że do pewnego stopnia powstało coś takiego o, 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 oprócz masy zjawisk, ale też, że, że prości ludzie też zaczęli tworzyć dla prostych ludzi. Mhm. Skończyła się era pośrednictwa, że ktoś oceniał, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Tylko tłumy po prostu produkują cokolwiek, wrzucają to. I nie ma problemu, że częściej się to podoba, części nie podoba. To po prostu wcho wchodzi w tę przestrzeń i jest dostępne dla każdego. Bo teraz proces wrzucenia czegokolwiek, pewnie u Ciebie to tak jak powiedziałeś, pośrednik, autoryzacja to tamta, ta, dzisiaj to jest jedno kliknięcie. Nakrywanie. Telewizja w ten, cykl. zdarzało się, że mi reżyserka Odrzucała. tak poprawiała, żeby coś poprawić. Ja sam myślę. No Jesus, coś nam się, zawodami się chyba pomyliliśmy, nie, że to pisz, rób, niech twój utwór będzie na pierwszym miejscu listy przebojów, niech cała Polska gada o tym i tak dalej, no to, no byłbym w stanie wymienić, nie, że Louis CK przyjdzie i słuchaj, ja bym to poprawił, to ja bym, o, tak, uważasz, dobra, super, dobra, zrobię to, nie, mhm. i tak dalej, ale, ale, ktoś, kto nie osiągnął nic w tej dziedzinie, uważa, że jednak to powinno być inne, jest pewnym absurdem, i nawet po części moje wycofanie się z telewizji między innymi polegało na to, chyba pierwszy raz w wywiadzie to, to mówię, między innymi polegało na tym, że tak internetu jeszcze nie było, a ten kabaret telewizyjny rzeczywiście robił się coraz bardziej komercyjny. I, i to nie jest tak, że ja nie potrzebuję telewizji, czy nie chciałbym zrobić fajnego programu, ale, ale to tak jakby. Dzisiaj dwóch starszych panów przyszło zaproponować śpiewane wierszyki. Mówię tu o kabarecie no, no. starszych panów. Nie mieliby najmniejszych szans. No, tak. Wszędzie by im powiedziano, wiecie co, ale może to jednak w tle będą tańczyć te kobiciny. Może zrobimy mm. tak, że dużo światełek, miga. Skróćmy to w ogóle o połowę. No ale połączyliśmy mniej więcej jakieś kropki. Więc, więc dla mnie po części jest no. to też zjawisko kulturowe. Przede wszystkim yy, ludzie, którzy nie potrzebują żadnych kwalifikacji ani opinii, mogą tworzyć dla innych ludzi, którym też się to może podobać, albo tak super, niech karierę robi cokolwiek, co się podoba innym. Bo to nie ma takiego prawa, które by mówiło, nie, tak, tak powinno być, lub tak nie powinno. Zobaczysz na zegarek, bo ja tak gadam. Nie, 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 to jedno, nie z tego. Tytułu. Jedno pytanie co 10 minut. <grym>, ale Grzegorz, ja jednak chciałbym, żebyśmy, jak jesteśmy w bez tajemnic, porozmawiamy bez tajemnic. Powiedz mi, kto Twoim zdaniem w dzisiejszych czasach, nawiązuje po raz kolejny do swojego poprzedniego pytania, a mianowicie, kto w tych czasach jest uważasz, nie, że wyznacznikiem, ale jest w Twoich oczach. Dobry, naprawdę mega dobry, a kto opiera się tylko na tym takim prymitywnym, płaskim humorze opartym na przekleństwach, wulgaryzmach i takich najprostszych Ale że co mam nazwiskami mówić? Możesz Słuchaj, nazwiskami, nie, jak chcesz. Nie. To, się, to się rozwija. Ja wiem, że mówiąc, że nie do końca. Zacznijmy od tego, że mnie strasznie trudno rozśmieszyć. Ja jestem wychowany na literaturze, na filmie. Moimi mistrzami, nie wiem, są Chaplin, Kurt Vonnegut. Julio Cortázar, Herman Hesse, ja, ja jestem troszeczkę jednak z innego świata, bo ja jako dziecko byłem nieśmiały, więc ja czytałem tony książek, też literatury. Harold Lloyd, Flippy Flapto, to są dla mnie niewiarygodni mistrzowie. Oczywiście też Monty Python, Woody Allen, bardzo, bardzo Woody Allen. O, Woody Allen jest dla mnie Aha. rodzajem takiego intelektualnego do dowcipu. I tu uwaga, nie jest w ogóle popularny w Polsce, nie? to, 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 to gdyby robić ankietę na ulicy, to podejrzewam, że na 100 przypadkowych zaczepionych osób jest ryzyko, że 100 powie, że udalen nie, niespecjalnie mu się podoba. Nie? Mhm. To nie są popularne rodzaje humoru. Ja myślę, że to, co ja w ogóle wykonałem, czyli absurdalne poczu poczucie humoru, y wyniesienie absurdalnego poczucia humoru na, na tak dużą popularność, chyba to było największym y osiągnięciem, że te moje pojechane różne rzeczy udało się jednak pod wprowadzić, gdzie zawsze zdawałem sobie sprawę, że i tak istnieje spora część Polaków, która patrzy i mówi: co on, co on pierdzieli w ogóle? Jak pies wysłał maila, to nienormalne, no bo takie reakcje też się no, zdarzały. To. No to kto teraz cię rozśmiesza? Jakbyś no, już miał powiedzieć. No właśnie, słabo z tym rozśmieszaniem mnie i ja nie traktowałbym siebie jako wyznacznika tego, czy coś się dzieje fajnego, Ale czy nie. Nie zaśmiałeś się na żadnym... Nie, nie, bywa, że się śmieję, bywa, że się śmieję, tylko to, to jest tak, że... Yy, ha, ha. Że oglądam czy kabaret, czy godzinny specjal jakiegoś stand-upera i na przykład dla mnie fakt, że się zaśmiałem pięć razy w trakcie, no to jest, to jest w ogóle total szacun, że pięć razy no udało się mnie śmiałeś. się rozśmieszyć. Właściwie większość ma też fajne fragmenty mm. i, i Pacześ, i Lotek, i Giza, i... i, i no to z, ja jako stary dyslektyk z tymi nazwiskami, żeby tak się pać. Dużo, dużo jest takich momentów. Ja bym spokojnie nie wiem, wziął 10 specjali i zrobił z tego takiego 20 minut, mm -hmm. 10 minut rzeczy, które mnie śmieszą. To nie jest tak, że nie śmieszy. To jakby relacja, oczywiście, że te pierwsze, gdzie ja szczególnie mówiłem, że no nie, spo, nie specjalnie mi się podoba ten nurt, w stand-upie, takiego hamskiego pisgania. On trawił na dobry grunt, i tak dalej, nie ma problemu, ale też czytając podręczniki amerykańskie, cały czas mam świadomość, że to jest naprawdę cecha amatorska i to, że to teraz święci triumfy, ja zakładam, skoro potrafię przewidzieć 10-20 lat naprzód rynek czasem, zakładam, czy po prostu potrzebujemy jeszcze, jeszcze czasu. Nie wiem, jeszcze z 10 lat. I co, ewolujemy z takiego humoru na Myślę, że ewolujemy, bo nie są problemem same te przekleństwa, bo to czy Louis C.K., czy, czy, czy ktokolwiek, czy Prior, oni używają tych przekleństw, ale, ale to nie jest przecinkowanie, to nie jest radość, że wow, ale on gada. Bo już, bo już to, co w telewizji yy, widzieliśmy, już było tak ośliźle takie Poprawne, takie, takie prawidłowe, takie niedotykające niczego. W sumie wychodzi tak też taki płodozmian, że kabaret polityczny, właśnie mocno atakował system, w którym jesteśmy. Czyli było na ruskich, ludzie rylili ze śmiechu, byli odważni. Później, no to, to nowe pokolenie, tam były pewne stany przejściowe, ale powiedzmy. Yy, od kabaretu potem ja komercyjnie jako pierwszy yy, zakładałem, że nie musi być politycznie, nie musi być aż tak mądrze na koniec, nie musi być aż tak wszystko takie, jak nie wiem, u Tuwima czy gdzie nie Tu zły przykład, bo on śmieszne rzeczy też pisał i to całkiem fajne, ale że, że sztuka rozśmieszania sama w sobie też jest sztuką, że jeśli robię to dobrze. Dobrze literacko, dobrze aktorsko, to, to też jest sztuka. I w sumie to był taki, też był taki manifest kabaretu Potem i oni to tak propagowali. I ja dołożyłem jeszcze to, że, że nie ma problemu, żeby być komercyjnym. Ja byłem wpatrzony w amerykańską kulturę i, i, i zawsze im zazdrościłem tego, że, że właśnie to nie, że to nie ma ciężkiej dupy, tylko. Tylko potrafi być komedia, która po prostu jest śmieszna. Kocham to, uwielbiam. Nie, idealen miłości, śmierć. Jedna z I najśmieszniejszych mamy. jego. <laughs> najśmieszniejszych jego komedii. <laughs> ja znałem na pamięć ten film. To był dla mnie wzorzec dobrego poczucia humoru. I ja myślę, że wszystko ewolu ewoluuje. I powiedzmy tak jak. No nie wiem, w rapie. Musi się pojawić taki soku, który ma jakby wyjątkowy dar tego przekazu, i, i też prostymi słowami naprawdę mówi mądre rzeczy. To, to idzie do przodu. Pojawi się ktoś, kto robi rewolucję literacką do pewnego stopnia, jak tako Hemingway. Myślę, że czekają nas takie momenty. E stand-upie, stand ten program, który teraz gram, czy, 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 czy który szyguję, gdzie troszeczkę ostrzej gadam, ale, ale to też nie polega, mm, jak, jakby nie jest moim marzeniem używać przekleństw y, z, zamiast czasowników jako, jakichkolwiek, ale no, no. że odważniej i dosadniej, jak najbardziej y, też idę w tym kierunku, powiedzmy, że ja myślę, że, że nawet jeśli kiedyś tam popsioczyłem na, na, na nie wiem, Paczesia czy kogoś, ja uważam, że kiedy za 10 lat nagrywamy to i daję sobie głowę uciąć, że za 10 lat, jak on swoje pierwsze stand-upy obejrzy, będzie miał podobną, podobną opinię. W sensie naprawdę to bardzo na modzie gruchnęło, ale pojawi się dwóch, trzech po drodze w ciągu następnych 10 lat Takich, taki, taki sokół, tako Hemingway, ale w świecie stand-upu, który rozwali tymi tymi dodatkowymi wartościami, gdzie nie będzie miało znaczenia, czy on zaklął, czy nie zaklął, czy powiedział coś bardziej yy, kontrowersyjnego, czy nie. Bo, bo to też powszednieje. Rozumiesz, no teraz to, że stand wyjdzie i siebie, już publiczność jest bardziej wymagająca. Tak, zdecydowanie. Już nie jest tak, że trzy nazwiska, mm. których nikt nie zna, wypełniają nagle salę, tam 700 osób, ci mm. siepią, już te czasy mijają. Tak. I ja myślę, że Czekają nas takie przemołe przełomy. A ci, którzy teraz są popularni, którzy świetnie sobie dają radę, i naprawdę są świetni, i dobrze sobie z tym radzą, też będą ewolu ewoluować, też będą szukać dużych bardzo pracowitych, świetnych standuperów, którzy naprawdę za 10 lat jak się cofną wstecz i zobaczą to, co robią, no, będą widzieli to, co ja. Ja jestem tak bogatszy jest. o to, że mój mózg 30 lat pracuje nad, nad komedią, nad poczuciem humoru. Ja już, już sam przeżywałem te zjawiska, które się teraz dzieją. Mało tego, zupełnie nieźle przewidywałem trendy, mhm. jakieś przełomy. Ja myślę, że to po prostu bardzo szybko będzie ewoluować. Za 5 nawet, ale za 10 lat to, to... będzie zupełnie inny stand up i będzie miał swoje takie ikony, gdzie już nie będzie wystarczyło. Tylko siepnąć mm -hmm. sobie. A tak czy siak, ja myślę, że każdy, kto ma talent taki rzeczywiście komediowy, że o prostych rzeczach po prostu potrafi po mówić prostu śmiesznie różnić. i dynamicznie, też, też, też będzie swoje robić. No dobra, to w takim razie m, przebrnęliśmy <grym> przez, ten, <grym> przez ten cały moduł Dziękuję. komedii. Bardzo się cieszę, bo ja lubię słuchać od ludzi, którzy zajmują się latami jakimiś rzeczami. Którzy są w tym mistrzami, aby móc od nich chłonąć tę wiedzę, a nie ma co ukrywać Grzegorzale. ale. Wiesz co, to też pokazuje, że zjawiska kulturowe nie kończą się na prostym pytaniu, co dzisiaj śmieszy Polaków, czy jaka jest teraz tak. kondycja, to, to jest naprawdę dużo skomplikowana sieć wpływów nawzajem tego, jak to się rozwija. Ja wiem, że warto jeszcze poczekać chwilę i naprawdę będzie dobrze. Zobaczymy. Zobaczymy, ale to, co powiedziałeś, sieć wpływów. No właśnie. Czy w polskim, a nawet oprzyjmy to na światowym, czy żeby osiągnąć karierę w komedii, to lepiej mieć te wpływy, bo ciebie wprowadzą? Mówię bardziej o twoich czasach, bo dzisiaj to internet jest tym najważniejszym medium i każdy z nas ma przycisk publikuj. Ale za tamtych czasów, czy jednak jakieś wpływy pomogły pewnym komikom których czy znałeś, hmm. czy może chciałeś poznać, to pomogły bez tego, pomimo, że byli średni w rozśmieszaniu? Wiesz co, yy, poczucie Wiesz, to... humoru ma to do siebie, że mm, ocena jest tu i teraz. To jest genialne, jeśli chodzi o komedię, że yy, zwłaszcza na scenie mówię coś, to albo śmieszy, albo nie śmieszy. Strasznie szybko jest odhaczone, czy czy to, co stworzyłem, jest dobre, czy nie. Oczywiście, no, bywa tak, że mówię coś, to nie śmieszy, i sobie myślę, czego zabrakło. To też tak kwestia zaufania do siebie, że wiem, że to jest śmieszne, ale Po o czym wiesz, że to jest śmieszne? To jest mój wewnętrzny. Powiem ci, że to jest jedno z milszych odkryć w moim życiu, że, że mój osobisty czujnik poziom estetyki. Nie zależy od czyjejś opinii. Ja po prostu, jeśli wiem, że coś jest dobre, to dla mnie jest dobre. Jeśli no. uważam, że jest takie sobie, to jest takie sobie. Nie potrzebuję potwierdzeń do tego. Okay. Czy nie ma tak, że ktoś jak przykład... No ale wiesz, ale po latach to się weryfikowało i sprawdzało, także tym bardziej byłem dumny, zwłaszcza jakieś młode zespoły e... nie wiem ta. To... Miła przygoda z Łydką Grubasa, gdzie, gdzie ich pierwszą płytę yy, wspierałem ich na zdjęciu, że słuchajcie, bo są fajni. A teraz właściwie, o, jak uczestniczyłem w ich koncercie gościnnie w Krakowie, nie wiem, kilka tysięcy osób, szał w teledysku i tak dalej. Sporo jest takich wykonawców, gdzie, gdzie, gdzie ja na przykład czuję potencjał. Poczucie humoru to samo. Ja po prostu wiem, czy coś jest dobre, czy nie, mm -hmm. i nie potrzebuję punktów odniesienia do tego. Okay. Jestem w stanie to też udowodnić. To znaczy, dowcipy też nie są. Publiczność odbiera komedię dość bezrefleksyjnie, to znaczy, nie zawsze wie, dlaczego się to śmieszy. Natomiast, wbrew pozorom, yy, zdaję sobie sprawę, że stworzyłem postać raczej taką. Yy... No właśnie, ta, o Jusku się mówi tak, mm. że głupa, wy taki i, i tak dalej że nierozgarnięta postać i tak dalej, tak. Ale Polacy lubią takie nasze przywary. Wiesz Nierozgarnięty? Co? O, to się może pośmiać. To od zawsze są. To jest, no jeśli, tak. jeśli jest bodajże osiem podstawowych charakterów w komedii, czy, czy, czy w komedii teatralnej, mhm. to jest postać głupca, która okazuje się osobą dobrą i i, I ta, ta głupota y, wbija się w rzeczywistość tak, że na końcu okazuje się mądrością. To mamy już Czeli Chaplin'a jako trampa, Właściwie większość tych osób, postaci y, z na przykład z niemej komedii, to były, no można posta powiedzieć, postaci głupawe. Mhm. Teraz, y, no tak, bardzo silne postaci komediowe, czy w kabarecie, czy gdziekolwiek, no. Bardzo często mają te cechy. Także... No, oczywiście, bo to śmieszy. To tak, zawsze ja, śmieszyło. ja tutaj nie wiem, prawdopodobnie lubimy się śmiać z tego z siebie, ale poprzez kogoś, czyli z jakichś cech, jakichś wad, ale jednak kiedy się śmieje z kogoś, nie przyjmuję tego bezpośrednio tak wprost do siebie. Tak, mam w swoim stand-upie taki fragment o tym, jak, jak, jak faceci zasypiają w fotelu, te kobiety ich budzą i tak. Jest po prostu to tak uniwersalne i ludzie tak ryją z tego, że okazało się, że tak, że no po prostu najwyraźniej w każdym domu tak samo jest. Mm -hmm. Jak ja o tym opowiadam, no po prostu kobiety ryją, faceci ryją. Yy. <laughs> znaczy no to nie jest jakieś krytyczne, żeby odnosić do siebie jako jakaś wada, ale, ale tak, ale... A, A do... co Polaków śmieszy najbardziej przez lata, jak tak obserwujesz swoje występy? <laughs> Wiesz co, ja nie lubię takich generalnych pytań, właśnie o co śmieszy Polaków. No Nie wiem, śmieszne rzeczy, nie? Co śmieszne. No nie, to no wiadomo, że to, śmieszne rzeczy, ale to, co, no co chodzi... najbardziej udane i śmieszy. No nie, no bo popatrz. Mi się wydaje, że ja mam na przykład takie poczucie humoru, i ludzie z którymi się otaczam, że bardzo lubimy się śmiać z jakichś wypadków. Nie, że drogowych, ale wypadków, na jakich, że ktoś się poślizgnie. Takie sytuacyjne dowcipy, sytuacyjne żarty. Wiesz co? One to są też... najlepsze. Tak, domyślam się, że nie wygląda, ale naprawdę y, humor ma też całkiem rozbudowaną teorię. I to też było tak, że od kiedy mogłem sobie w internecie zamawiać żywe książki, y, gdzie jeszcze no, YouTube nie był tak roz, no. y, rozkręcony i tak dalej, i, i tych e-booków nie można było, to ja z USA zamawiałem podręczniki do stand-upu i tak dalej, takie różne rzeczy. One miesiąc szły, o, jakie to było fajne, Jaki, o, i to... Ja, lepszy świat, Biblia komedii, Judy Carter, o, o stand-upie, jak pisać i tak dalej. Natomiast fajnie, Amerykanie są o tyle fajni, że jeśli da, da się zrobić do czegoś podręcznik, to prawdopodobnie już, 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 już tam powstał, już, mm -hmm. już działa i oni są niesamowici w tym względzie. Poczucie humoru ma swoją teorię. Z grubsza rzecz biorąc, jest tak, że dzieje się coś, nas, nasz mózg pracuje tak, że jeśli coś powtórzy się dwa razy, czyli jeśli zrobię tak. Tak. I trzecie zrobię inne. Mamy dysonans. Mamy taki, ponieważ mózg odruchowo. Wszystko, co robimy, co powtórzy się dwa razy, raz otworzę klamkę, otworzyło się. Drugi raz otworzę klamkę, otworzyło się. Mózg zakłada, że trzeci raz też się otworzy. Że trzeci raz też się otworzy. I większość poczucia humoru, w tym najprostszym wymiarze, działa na zerwaniu takim. E Zerwaniu ciągu przyczynowo-skutkowego? Tak, i yy, tak. Z takiego jak mojego pierwszego monologu, taki przykład, że. Monolog o dziewczynie. Był taki, i yy, napisałem kiedyś. Stamtąd by się coś przydało. Te klasyczne jednozdaniówki często na tym się opierają, że yy, tworzę jedno skojarzenie i często końcówkę ludzie domyślają taką standardową. To, co na 100 osób 99. Dziewięć, pomyśli, że o, jeśli powiedział, powiem coś takiego, powiedziałeś A, powiedz I, pierwsze B. co, co przychodzi do myśli B. jest B. I sztuka komedii to jest umiejętność znalezienia takiego C, które będzie pasować do tego A, ale nie będzie tym B. Mhm. Rozrozumiale no, 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 to Bardzo, do, nie, bardzo dobrze. <laughs> Powiedzcie, że pierwszy raz słyszałem teorię, to jest jak, tak można było nazwać, teoria budowania żartu. Jest, jest coś takiego. No to, I to tak, idealnie tak, to tak. wytłumaczyłeś. Yy, to, co mnie najbardziej yy, rozśmieszyło. Yy, próbowałem Freuda, yy, dowcip jego, stosunek do nieświadomości, ale to tam na jedną stronę to ja muszę z 20 słów sprawdzać. <śmiech> <śmiech> jest tak specjalistyczny, że to, to jest trochę odpalone, to, to jest no. trochę odjechane. Ale my, Amerykanie, tak, lubią prosto. I to jest taki bardzo schemat. I to, co mówisz, te wypadki i tak dalej, mocno się, w, wiążą się z, z tym. Widzę idącego człowieka, i gdzie? poślizną się, nasz mózg yy, chemicznie, fizycznie zareaguje, zareaguje na to, że jeśli ten obraz, który widzimy, nie ma tej kontynuacji, która we wszystkich tysiącach przypadków miała taką kontynuację, nagle jest coś innego, śmieszy. Więc z jednej strony, tak, ktoś walnie w słup, yy, boli go przykre. No ale, ale śmieszy, bo, bo szedł, szedł, gadał, pf, o, zatrzymał się, pośliznął się, przewrócił się, coś takiego. Jest taki prosty schemat. Yy, w mówieniu też, na, na przykład, to strasznie prosty dowcip z tego mojego monologu, monologu o dziewczynie, że któregoś dnia wzięła prysznic i zbiegła z nim dwa piętra niżej. Czyli wiadomo, że jeśli myślimy, że kobieta wzięła prysznic, raczej widzimy pod prysznicą piękną kobietę to C, która, które pasuje zamiast B, to jest to, że zbiegła z nim dwa piętra niżej, podbitka dziwne, bo mieszkamy na parterze, czyli nie dałoby się. No i takie... Ale dobrze, że wytłumaczyłeś. No i wiesz, i tak naprawdę w tej teorii humoru czy to no właśnie ale druga rzecz. jest coś takiego? Jest, jest. Jest, teoria jest, humoru. Jest. To normalnie się nazywa tak, jak jest teoria gier, to się nazywa teoria, teoria humoru. Teoria dowcipu, można powiedzieć, tak. Czyli czy, czy jak, jak, jak działa dowcip. Mhm. Dlatego też proste schematy, na przykład ja je słyszę i dlatego mi też ciężko śmiać się z wszystkiego nowego, co zobaczę, że, że ktoś mówi, a to jest takie śmieszne. Ja mówię, ja wiem, ale ja słyszę początek, ja mam znowu już wyćwiczony mózg na wszystkie C. To jest czasem aż męczące, bo ja często domyślam sobie odwrotnie powiem? niż standardowo, nie? że mm -hmm. ktoś słyszy, jakieś słowo ma podwójne znaczenie. Ktoś coś mówi, ja zawsze to mniej popularne słyszę. Ale tak mam wyćwiczony mózg mm -hmm. i ktoś coś tam mówi, że... Ale yy, wiesz co? Yy, wiem, że teraz jest miło, przyjemnie, śmiesznie, zabawnie, ale tak teraz mnie naszła taka refleksja. Czy zatem, jeżeli masz tak wyćwiczony a zatem minimalnie spaczony umysł pod tym kątem to. to nie powoduje to, że jesteś smutny, bo nie ma rzeczy, która by cię rozśmieszyła. A, a. Ale mnie, mnie całe mnóstwo że po koszulce widać, na przykład. Rico and Morty mnie śmieszy. E, grubo jadą. <grym> <grym> e, a rozumiesz o co mi chodzi grzegasz? To jest tak, że może mniej się śmieje, ale to nie znaczy, że, że ja mam zły humor. Bywa tak, że, że na przykład widzę jakiś nowy special, właśnie stand-upera, i pół programu siedzę tak, bo nic mnie nie śmieszy, bo większość jest schematyczna. Na przykład. Ja rozumiem to, że ktoś się śmieje, ale ktoś nie zajmował się 30 lat pisaniem, nie ma tych schematów w głowie i na przykład ktoś zaczyna. Ja aż taką zabawę robiłem, że włączyłem kiedyś serial taki. Jakiś taki prosty, komediowy serial amerykański, chciałem komuś pokazać, i szukałem schematów, i, i kończyłem wcześniej za, za głównego bohatera dowcipy. Mówię, wiesz, jest masa schematów po prostu. On zaczyna coś mówić, a ja w głowie mam ze trzy końcówki rzadko, któraś nie, nie wypala. Mhm. Y przynajmniej już nie chodzi o sam dobór słowa, ale, mhm. ale tego schematu, że. I podobnie jest. Y i z kabaretami, i ze stynaperami, których oglądam, że, że powiedzmy 80% tego, co widzę, mnie w ogóle nie zaskakuje, mhm. bo 80% są to schematy, które mój mózg już przewiduje. No ja rozumiem, rozumiem doskonale. Dlatego też y, pozwoliłem sobie wystosować taką tezę. Wiesz, co mnie jeszcze y, bardzo zaciekawiło, jak powiedziałeś o tych serialach, jakie Twoim zdaniem były te takie. Dobre polskie seriale komediowe. Ja tobie powiem o jednym, który mnie zawsze śmieszył, nie wiem, czy ciebie również, Miodowe lata. To jest mój ukochany serial komediowy, który mnie naprawdę no, śmieszył i nadal mnie śmieszy, nieważne, czego Ja 10, ja, czy ja powiem raz. szczerze, ja już tak nie bardzo przepadałem za takimi rzeczami, ale już byłem dużo starszy. To znaczy, ja. Tak jak dzisiaj, często jest tak, że wolę włączyć sobie, nie wiem, marka Maruna niż, włą bo widzę, że jest nowy specjal, niż włączyć nowy specjal jakiegoś polskiego stand-upera. Ja i tak wiem, że u Marka Maruna się uśmieje, będę mówił. Jo, pierdziel, jaki mądry typ. Jakie to zarypiaste, że w Stanach można robić takie specjale. I, i z tym do przodu, i, i działać. No, no widzisz. Tak a propos, yy, czy nie jest zastanawiające, dlaczego na Netflixie są amerykańskie nowe specjale, a, a, a Polaków nie ma nowych specjali? Ja myślę, że w ogóle chyba Polska jest troszeczkę czymś takim, yy, że się na to nie stawia, nie? Mhm. Że druga rzecz, nie wiem kim są decydenci w telewizjach, nie? Że HBO, kiedy nie było stand-upu, usilnie starało się go zrobić. Kiedy już jest kultura stand-upu, a nie, nie nagrywa stand-upu. Dlaczego? Nie wiem, na, nie że... umiem sobie nawet odpowiedzieć. Mani. Już tak myślałem, żeby napisać do, do Ameryki, o co wam chodzi w ogóle, nie? No. Ale jakie seriale? <coughs> jakie seriale no. moje było, no, ja to tak, mnie. to ja to tak bardziej Alternatywy 4. Okej. Okay. Y... I to Cię realnie śmieszyło? Tak, tak. Tak, ale, okay. dużo ale dużo bardziej śmieszył mnie jednak w młodości Udy. ale mm -hmm. y, nie ma filmy. To, to było tak, że. A na przykład, żebym jeszcze bardziej poznał twój humor jak na tamte czasy Rejs? Race? Rejs race, tak, Rejs race, race wy, race wybitny. Zdecydowanie mm -hmm. wybitny. No race, race, to było huknięcie. No właśnie. Mi się y, już mniej, już ale mniej. tak, tak, ale, ale śmieszył. Je, w sumie to ja byłem. Wiesz. Małe dzieckiem to były e, w ogóle szczerze powiedziawszy, dużo. E, moimi ulubionymi e, komediami są komedie kondratyuka, mhm. czyli e, Jak to się robi. Jest moją ulubioną po, polską komedię. Himmelsbach, jeden udaje e, pi, Scenarzystę, drugi reżysera filmowego, jeszcze jadą do zakopanego, do domu pracy twórczej, który się notabene nazywa Halama, ponieważ <trony> tak, tak. Loda Halama była w mojej rodzinie i sprezentowała tu wim, jej to sprezentował ten dom. W... A jak to trafiło do ZAX-u, za komu różnie mo... mogło być. <trony> Zwłaszcza, że ZAX ostatnio doczytałem na początku, był to. Było to Stowarzyszenie Autorów Kabaretowych. Za ich był Stowarzyszeniem Autorów Kabaretowych. Yy, no. Więc tak, na przykład, No, Maklakiewicz i Him śmieszą mnie najbardziej z tamtych czasów. To to, to... nie, że nie, może nie najbardziej, ale no, bar, bardzo, bardzo doceniam. I jeszcze to, co Polaków y, śmieszyło ich komedie, które zapisały się złotymi zgłoskami, a mianowicie, i Twoje zdanie chciałbym poznać. Chłopacy nie płaczą. Co tutaj powiesz? Yy, ja z góry powiem, że większość polskich produkcji czy serialowych, czy filmowych z późniejszych lat, nie byłem tym jakoś tam szczególnie zafascynowany. To okej, okay, to ja, ja akurat, ja akurat <laughs> też nie. To nie jest ten humor, który mnie bawi, aczkolwiek role Cezarego Pazury w tych filmach uważam za Mówię bardzo ci, że ja miałem problem Dobra. z tym, że ja zawsze znajdowałem yy, yy, zachodnie rzeczy, które mnie bardziej bardziej, bardziej śmieszyły, nie? To w czasie, kiedy było, nie wiem, chłopaki nie płaczą, no to ja nie wiem. To ja akurat się fascynowałem Richardem Lesterem, Woody Allenem, braciami Marks. No rozumiem. Zu Zuckerowie, no kurczę, mm -hmm. Zuckerowie bardzo. O, jak przyznam, że z tamtych czasów dużym huknięciem był, były te wszystkie nagie bronie, czy leci z nami mm -hmm. pilot. Top Secret to już mało kto zna, jeden z tych pierwszych ich filmów. Tak, to mi ten, ten Ten odpał mi się podobał. O, i bardzo dobrego słowictwa to mi ryłobanie. Jesteśmy u siebie. No to teraz z drugiej strony. Mówi się bardzo często, że komicy to najweselsi ludzie na scenie, a najsmutniejsi w życiu prywatnym. Nie ma reguły. Po, po pierwsze, no, możemy możemy. Z, z, Uznać yy, też taki efekt, że kiedy kogoś widzimy na scenie, gdzie wykreował postać, ludzie nie są prywatni na scenie, tak, tak z góry powiem. Kiedyś to już jeszcze tak analizowałem: ktokolwiek by wyglądał jak naj jakby nie był najbardziej prywatnie na scenie, scena to scena. To nie jest prywatnie, to nie jest coś takiego, że siadam i 500 osób na mnie patrzy i czeka, co zrobię. To wytwarza taki rodzaj energii. Że to też zobowiązuje do jakiegoś rodzaju zachowań, gry. Na scenie każdy ma jednak jakąś tam postać. Teraz tak, w stand-upie powiedzmy, mówi się w pierwszej osobie: Niby jest się sobą, to też fajnie, jak w stand-upach ludzie tłumaczą, że no dobra, ubarwiłem, że to nie do końca było tak i tak dalej. Ubarwia się, przeinacza. To nie jest wszystko takie aż idealnie jeden do jeden. To jest stworzony świat. Oczywiście w stand-upie. Mówię w pierwszej osobie, mówię od siebie i często jest to, yy, jest to takie bardzo osobiste i dużo bardziej podobne, ale do, do, do tego, jakim się jest prywatnie, ale nie jest to regułą, nie jest to regułą. Ja z natury na przykład jestem introwertykiem i tak jak się dzisiaj poznaliśmy, ciebie zaskoczyło, że jestem spokojny, mam to notorycznie. Ludzie raczej dziwią się, że nie jest, Jak nie, nie wpada mi, no. <laughs> fajna buda. No, no. no widzisz? Ale tak myślę, dalej. że wierzę że dla większości to ja no, spokojny, odbiorców. Spokojny, stonowany człowiek, powiedzą... przychodzę grzecznie, dzień dobry. Ale będzie tego dobry. plus, bo ci, którzy nas słuchają na Spotify na 100% wejdą, bo nie będą wierzyli, że to ty. Może tak być, zwłaszcza, że właśnie mam problem z A, lewą ogóle... z lewą, tak, lewą, fałdą głosową, już mówię innym językiem, lewa struna głosowa niby, ale... Jest tak zwany nerw zwrotny lewej fałdy głosowej, który nie chce mi się ruszać. To, że mówię, to, to jest umiejętność. Już wyćwiczyłem jedną strunę głosową, która nawet zaczęła się zamykać. Aha. Tak, mam reko, rekonwalescencję, elektrostymulację, robię różne rzeczy, ale moja barwa głosu jest trochę inna, także. Ale dobra, taka radiowa. Jeśli spot, Spotify to. Jeszcze mikrofonem to przetniemy, to będzie jeszcze lepiej. Bardzo proszę. Poproszę wręcz. Czyli co? Czyli nie jest tak. Nie ma reguły. Nie ma reguły. To jest tak, że y, ludzie bardzo silnie opierają się na mitach związanych z artystami. Prawdopodobnie z powodu filmów czy czegoś, no, bo to no. często ćpuny, alkoholicy uważają, że mogą więcej niż inni, itd., itd. Te mity są strasznie krzywdzące, bo później w praktyce w tych czasach dzieje się coś odwrotnego. Ja, jako osoba rozpoznawalna. Muszę dwa razy bardziej uważać, żeby się w miejscu publicznym nie wkurzyć, nie zrobić coś głupiego, yy, dlatego że jest tak, tak naprawdę na co dzień efekt, jest odwrotny. Ludzie patrzą i mówią: i co, myślisz, że jesteś znany, to ci można więcej, to ja ci teraz pokażę, że nie możesz więcej. Częściej się to zdarza, niestety, niż, niż to, że, 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 że ktoś jest taki miły. Oczywiście, raz na sto jest tak, że w Warszawie. Nie wiem, zamawiam kawę, a kelner mówi, że kawa od niego, bo mu się film, film, w którym grałem, mu się podobał, nie? I mówi, o, jakie to milutkie. Ale to są naprawdę sporadyczne, wyjątkowe rzeczy. Wcale, wcale to nie jest tak, że już taki nawet stand-up będzie w nowym programie, gdzie, gdzie właśnie też o tym trochę mówię, że. Że ja, halama, co jakbym na poczcie wszedł bez kolejki, przecież mnie by zabili. No nie, no. I jeszcze na poczcie, podwójnie za to, no to że, że, że co ja sobie myślę, że co w telewizji. Pamiętam, jak jechałem windą i taki sąsiad bezrobotny sąsiad mówi: co, robisz się deja z telewizji? Ponieważ wiedziałem, że raczej jest bezrobotny mówię tak. A pan gdzie pracuje? Może się pośmiejemy. I się stulił dopiero, nie? Prawda jest taka, że tyle miłego spotyka, co czasem i nie, niemiłego. To nie jest tak, że artysta uważa się za kogoś lepszego. Ja uważam, znaczy tak, mam swoich bogów, nie wiem, jak Udealen i tak gdzie, dalej, gdzie jestem wdzięczny za, za każdą twórczość, która się pojawi, i bardzo życzę tym ludziom, żeby, żeby mogli tworzyć spokojnie, żeby, żeby mieli zawsze na jedzenie, żeby im nie działa się krzywda. Żeby jak naj żebym jak najwięcej tego szczęścia doznawał w związku z ich twórczością, nie? Tak. Mhm. Natomiast, no co, no jest jakaś czarna seria takich różnych tam historii związanych z seksualnością i tak dalej, no. A miałeś przyjaciół w, w swoim gronie? Przyjaciół w swoim gronie? No, kabaretowym, z którymi bardzo mocno trzymałeś, trzymasz może nadal. Wiesz, znam się, znam się, rozmawiam często z niektórymi, bardzo się lubimy. Ja powiem ci tak, że y, kiedyś y, tych kabaretów było mało, wszyscy się znali i właściwie spotykaliśmy się na wszystkich realizacjach kabaretowych. Później zaczęło się to rozjeżdżać. E, sam miałem pierwszą agencję kabaretową w Polsce. No To był to trochę taki dramat, bo moja pracownica przejęła to, nie? I, I to miałem czarną serię różnych zdarzeń w życiu, która też była powodem takiego wycofania się lekkiego. Mm -hmm. e, teraz wracam, także tak, od stycznia już będę z premierą jeździł i, i mam nadzieję, że się też tak porozkręcam trochę, bo tro troszeczkę tych moich prywatnych prywatne sprawy udało się poukładać. A Zdajesz też o tym i za. Mogę, też za sprawą... Nie u mnie, takich... w stand -upie. Nie wiem, zobaczymy, bo yy, to, to jest kwestia jeszcze przy, przyjęcia pewnego stylu, ale no nie wiem, miałem ciężk, bardzo ciężki rozwód, gdzie, gdzie była żona do dzisiaj jest taka, no trochę jak z filmów Udy tak, taka, co by się nie działo, to jest, jest, jest po prostu na nie... I, I wszystko źle, i wszystko dramat, jest przeciw, i mhm. mimo że to już kilkanaście lat minęło, u niej się jakby to w ogóle, w ogóle nie zmienia. nie? Z taką tendencją obwiniania mnie ze wszy z, za wszystko. No i tak. No nie jest moim marzeniem prywatnie się z tego uzewnętrzniać, bo po pierwsze, po co? Po drugie, ja mam taki. No, ta duchowość tam prywatnie wspominaliśmy, że ta duchowość jest u mnie też bardzo silnym akcentem. Dla mnie. To źródło, z którego najwięcej możemy czerpać, jest pełne wybaczenia, jest pełne miłości, jest pe pełne y, dobra. I ja w sumie mnóstwo tych rzeczy sobie przepracowałem. Ale oczywiście, kiedy mówię o relacjach damsko-męskich, przebijają takie rzeczy. No, w tym nowym y, programie mam y, w ogóle cały taki set. Y, tak, bywam bardziej szczery, ale, 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 ale bardziej, bardziej osobiście jednak. No. W sensie nie boję się o sobie mówić o czymś. Tak, mam taki fragment o seksie i dość mocny fragment o tym, jak szatan uczy Adama i Ewy w raju seksu. <grym, 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 tak, bo no, wywodzę. Muszę tam, się przejść na ten, na ten. Wywodzę tezę, że w raju to chyba seksu nie było, bo. Nie, no nie no wiem, co? zjedli jabłko dopiero zobaczyli, że są nadzy. Nie? No tam no, no, no. Ewa od razu, o, mam małe cycki. No, no, no. <laughs> Adam, o, Ale, ale byk. Tak i, i to idzie No i tam rozwijam to oczywiście. Jest to mocniejsze. Ale czy, czy dojdę do takiego momentu? Nie, ja, ja z natury mam tak, że chciałbym, żeby wszystko było dobrze. I. Ja coraz bardziej dojrzewam do odłączania się takiego wewnętrznego, mentalnego, też przeszłościowego od czegokolwiek, co, co miałoby być jakąkolwiek toksyczną wersją. Więc, jeśli były w przeszłości ciężkie rzeczy, które wiążą się tak osobiście z kimkolwiek. Mam już sobie coś takiego, że dużo z tego sobie odpuszczam. To, to wręcz, wręcz myślę o czymś takim, jakby to był inny człowiek, że to był już inny Grzegorz, że ja jestem w zupełnie innym miejscu. To tak jakby to się działo gdzieś tam w korycie rzeki, a ja już jestem na górze i. I widzę, że dalej się ludzie szamoczą w tym korecie yy, życia <grywki> rzeki. Ale ja już idę sobie z boczem i zupełnie co innego mnie dotyczy, ale nie potrzebuję się już tym zajmować. Już to, już to zostawiam, oddaję. U Hellingera są piękne, ma magiczne słowa takie: oddaję ci, to, co, oddaję ci to, co twoje. I do każdej sytuacji w życiu, w której. W której Mógłbym mieć do kogoś żal, mógłbym o coś mieć żal, nawet uzasadniony. Zostawiam, oddaję, po prostu zamykam ten temat, idę dalej i, i lubię widzieć właśnie bardziej ten, to zbocze, ten szczyt góry, mhm. piękno tego i, i tam się kierować, a już to, co było odcinać, zostawiać. No to nieodłącznie w przypadku każdego zawodu. No. <śledzt _ ksuç> nie wiem, czy nie wiesz, <tosuch> o czym będę chciał powiedzieć, ale może, może, może. Nieodłącznie z każdym zawodem wiąże się to, że trzeba się z czegoś utrzymać. Tak jest. Powiedz mi Grzegorz, czy bycie komikiem i w tamtych, i w tych czasach, to jest dobry sposób, żeby być bogatym? No to... Y też kolejne mity związane z występowaniem. To znaczy tak, ja w szczycie kariery, mnie pytano, czym się zajmuję prywatnie. <laughs> ja byłem w szoku, mówię, serio? Kilkanaście występów w miesiącu od siedmiu lat, w ogóle pół życia spędziłem w samochodzie. Te, tego nie widać w filmach, tego nie widać, kiedy się mówi o sukcesach że artyści, estradowi, zwłaszcza kabarety, stand strasznie dużo czasu spędzają w podróży. I czasem tłumaczę, stary to jest tak, jadę samochodem na przykład 5 godzin, występ, godzinka to jest sama przyjemność, ale dolicz do tego. Jazda 5 godzin, 2 godziny próby, mamy 7 godzin, później no, na przykład nocujesz w hotelu i, i to jeszcze jak, no nie wiem, 15 raz budzisz się gdzieś, w jakimś hotelu mózg dostaje korby. Jest taki efekt, że na przykład jeszcze mam zamknięte oczy rano i myślę, że jestem gdzie indziej. Otwieram dżuło, taki mat Rzeczów. Matrix, kość waż. mówi: o, jestem gdzie indziej. Jezu, gdzie ja jestem? A dobra, występowałem tam, nie wiem, gdzieś tam. No. Więc y powiem tak. Potencjalnie jest to bardzo dobry zarobek. No to już nie muszę mówić o mitycznych wyczynach yy, yy, Paczesia czy lotka, yy, wypełnianie ogromnych hal. No, no to są świetne pieniądze. Tylko pamiętajmy, stand jest, nie wiem, 120. Ten 120, 120 wcale tak dobrze nie zarabia. Początek stand-upu był dla mnie niezręczny, no bo większość ludzi występowała za 500 osób w klubie. Ja mówię, no kuźwa, no to jeszcze nie jest mój rynek. Muszę poczekać, aż wysforują się gwiazdy i one wyznaczą te trendy, a ja byłem pewien, że, że, że pojawią się takie osoby, które pozamiatają z prostej przyczyny. Na zachodzie tak jest, dlaczego u nas prędzej, czy później miałoby tak nie być. Yy, zwłaszcza, że stand jest bardzo prostą formą ekonomiczną. Jedzie jeden koleś, własnym samochodem, może sobie pociągiem przyjechać. Nie ma scenografii, nie ma rekwizytów. Po prostu tak jak stoję, mogę teraz wziąć mikrofon i, Jechać. i dać swój program. No cudowne, jeśli chodzi o, e o ekonomię i ekonomicznie wiadomo było, że wygra to z każdym kabaretem, gdzie na przykład cztery osoby jadą, jeszcze mają całe mnóstwo rekwizytów do tego, muszą mieć scenografię, czasem coś. No i teraz tak. No właśnie myślę, że, że ekonomia była jedną z przyczyn tak szybkiego rozwoju stand-upu, bo Dobra, te 500 zł, no ale jeśli ktoś miał, nie wiem, pracę za 3500 i nagle pierdyknął 20 y, występów po klubach za 500 złotych, mhm. Mógł zrezygnować z bycia czymkolwiek i zająć się tylko tym, czyli zostać zawodowym stand-uperem z dnia na dzień, mimo że jego występ kosztował zaledwie 500 zł, nie? I to jeszcze... w prime time ile twoje dochody wynosiły? W prime time jest coraz. Dochody? Tak... No. No, no to przychód. Nie były aż tak duże. Znowuż, yy, znowuż nie aż tak. Ja to też. Yy... A rekordowo ile zagrałeś razy w miesiącu? Ja miałem limit. Ja miałem rzekomy limit do 10 w miesiącu, ale, ale zdarzało się, że. Ale no limit właśnie. przez kogo nałożyłeś, przez samego, ciebie? samego siebie? Aha, tak, okay. tak. Ja to jest jeszcze dłuższa rozmowa o ożywieniu się. Ja miałem bardzo silną insulinoporność nadwrażliwość pokarmową. Ja, ja wykonywałem, nie wiem, jeśli pojechałem na te 15 występów, to to było tak jakbym wykonał y, pracę przy 30 występach. Aha. Dlatego, że y, tak, nadwrażliwość pokarmowa, jedna y, objawy między innymi to zmęczenie. Obniżony nastrój, insulinoporność, objawy zmęczenia, obniżony nastrój, słuszczenie wątroby, niealkoholowe, <grytanie> zmęczenie, obniżony nastrój, więc ja podwójną robotę wykonałem. Siedem lat jeździłem, tak, ale jakiś czas temu zaglądałem w kalendarz i wi wi widziałem, że takie sety były, bo występ to jedno, ale tu był wywiad, tu udział y w teatrze też grałem, y tu do jakiegoś filmu zostałem zaproszony, tu coś robiłem. No było kilka lat, gdzie zostawał tydzień mhm. wolnego, tak od rana do wieczora. Ja przyznam, to był kolejny powód takiego lekkiego wycofania się, bo yy, no takie, takie, no z jednego jestem dumny, że żyję z tego, od kiedy skończyłem yy, Szkołę średnią nie, od kiedy porzuciłem studia. <głos> <głos> y po miesiącu zresztą, także nie ma się co chwalić studiami, bo, bo, <noise> bo chodziłem chyba trzy tygodnie. A co wybrałeś? Także? Filozofię na ujocie, okay. ale no właśnie zaocznie i było tak, że co kurczę, był zjazd, to ja miałem propozycję występu. A że wiedziałem, że nie chcę być filozofem. Zdecydowanie chcę występować na scenie za wszelką cenę. Być tym. Są ludzie, którzy tak mają. Ja od dziecka wiedziałem, że będę występował na scenie, zrealizowałem to, działam z tego, żyję. Ale I teraz z czego żyjesz? Też z występowania. Jest mnie mniej, ale ja cały czas występuję. No nie no, występuję po prostu. Dobra, 15. kiedy ostatni raz zagrałeś? Eee, kiedy ostatni tydzień temu? Gdzie? <laughs> A tak szczegółowo chcesz. No nie no, to, to tylko o miejscowość pytam. Zaraz jeszcze zapytam o budynek i jaki miał kolor czyli gdzie ja, gdzie, gdzież to ja byłem? Ja wiem, że to I... się może po, po porypać, jak się to. co, mój mózg odruchowo nie zapamiętuje aż tak, aż tak szczegółowo, gdzie byłem i tak dalej. Znaczy byłem, pf, zamykam, bo mój mózg nie jest w stanie te, tam, nie wiem, 10 tysięcy miejsc, w których wystąpiłem, zapamiętać. Yy, czyli nadal utrzymujesz? A nie wiem, czy właśnie w Teatrze Kapitol. Yy... Nie byłem. Nie, były, były występy po drodze. Nie wiem, pojutrze występuje, za pojutrze występuje. Dobra, czyli nadal y, utrzymujesz się z występowania. Występuję i żyję z tego. Y, tak. <grymne> Dobrze. A czy przysługują tobie jakieś tantiemy? Tak, tak, bo ponieważ jestem autorem i. Y, 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 no ten zax. To jest tak, że no, telewizja, no ja, ile to już 25 lat występuję, więc jak TVP Rozrywka uruchomiło kanał, to było dobre, bo to było widać po tą że tych powtórek. Mhm. Więc je, jeśli coś w latach, nie wiem, 96-2015 było emitowane, mhm. zazwyczaj tam byłem, zazwyczaj ze swoją napisaną rzeczą, także tak z telewizji tych tan, tantiem schodzi. Natomiast ja nie jestem przykładem Ja nie jestem przykładem kogoś, kto tam, nie wiem, wy, wybitnie dużo na tych rzeczach zarabia. Nie? No to, właśnie, to ale jak, takie... tak ja w ogóle osobiście nie wiem kompletnie jakie to mogą być stawki, a żadnych tantiem w Znaczy ja powiem nie tak, chciałbym mieć tantiemy takich, no... no wiadome, wiadome, ale to jest 500 złotych czy 5 tysięcy? Tak najprostszy rachunek. Bliżej 5000 tysięcy, bo bodajże minuta emisji czegoś autorskiego w telewizji chyba to są tantiemy w około 250 zł, Aha. czy 300. Także no ja bym chciał Roberta Górskiego mieć na przykład tantiemy, bo on napisał tony tego, mnóstwo tego powtarzali. Mm. Okej, okay, ale... Ja myślę, że ci najlepsi, nie wiem, potrafią z tantiem i nawet i rocznie z pół miliona milion, jeśli jej jeśli rzeczy naprawdę są często puszczane. Nie wiem, na przykład ktoś napisze yy, piosenkę bocznym w brzuchu, piosenkę do serialu i na przykład serial jest yy, puszczany rano i wieczorem. Mhm. No I tak, lata i tak chociażby, one puszczane są non-top. I tak cały rok, tak, chciałbym być autorem takiej piosenki, bo to za, za, za każdą emisję tantiemy Idą, nie, czy, czy ktoś pisze seriale, które są właśnie tłuczone niemiłosiernie przez okrągłe uroki, powtarzane i, i, i się wraca do nich? Tantiemy są dobrymi yy, pieniędzmi relatywnie. Tak, mhm. tak, myślę, że tak. Fajnie. Natomiast dobrze zarabiający kabareciarz, stand-upper, to znowuż te tantiemy to, to jest cień tego, co on tak naprawdę zarabia. No, nie? Oczywiście a mocno zmieniły się tobie stawki przez lata? Nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. To trzeba, no właśnie, znowu się trzeba cofnąć wstecz, że ten wolny rynek i te pieniądze też nie były kiedyś aż tak y, mocno na świeczniku w tym świecie kabaretowym. To ja też no, zaczynałem od występów za 300 zł Z 25 lat temu występowałem za 300 zł. Może zacznijmy od tego, co się bardzo różni od tych czasów, Liczyłem, że występuję na scenie od 14 roku życia. Pierwsze zarobki, znaczy to, że, że stwierdziłem, że jestem zawodowcem, to było jakieś 15 lat później. Więc ja 15 lat występowałem, powiedzmy 10 lat występowałem, można powiedzieć, za darmo. No bo to nie liczę, że mając 14 lat, grałem na gitarze, śpiewałem i ja, na przykład Andrzejki w Domu Kultury, nikt mi za to nie płacił. To była. To była radość, przyjemność, że ja mogę coś zagrać, zaśpiewać i że ludzie tego słuchają. Później zespół bańka, zespół obsesja, a później w jednym kabarecie byłem, coś tam zarabiałem, ale ciężko naz było nazywać to zawodowstwem. No, takie zawodowstwo myślę, no dobra, po 10 latach to no. tak, tak nazwijmy, pracy za darmo. To się zmieniło. No, w szczytowych okresach no bywało, że, że robiłem wirale dla jakiejś dużej. Firmy, jeszcze mnie firma zaprosiła na tydzień, żeby pojechać z jakąś firmą gdzieś tam na Kubie. Na przykład byłem. A często właśnie firmówki to były? Nie tylko takie występy na dniach na przykład. Ja tam, powiem tak. Yy, zwykle yy, przynajmniej w zawodzie kabareciarza yy, było to pół na pół. Czyli Aha. połowa to były biletowane, połowa to były takie zamówione, typu nie wiem, nie Miasta. No, 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 no. I no. yy, yy, niekoniecznie gdzieś w jakimś tam pcim udolnym czy coś, gdzie ja totalnie nie rozróżniam. Dla mnie zawsze publiczność jest czymś świętym, niezależnie. Zawsze mnie dziwiło, że gdzieś przyjeżdżam i o, fajnie, że Pan do nas przyjechał. Ale dla mnie nie ma różnicy, czy ja wystąpię w Warszawie, czy. Czy gdziekolwiek, nawet w małym miasteczku, każdy widz, który ma radość ze spotkania ze mną, jest święty, koniec kropka. To w ogóle nie ma znaczenia, gdzie to jest, nie? No może. Może występ w Chicago był. Pi że pierwszy raz w Ameryce czy coś, no to, to było. Czy pierwszy raz w Londynie. Dobra, to mogło mieć znaczenie jakieś. No, no, ale, to wiadomo, takie, wiemy, no ale takie odhaczone, no dobra, no to już, już, było. już, już za mną było. <noise> I. O, jakbym usłyszał, że miałbym wystąpić na przykład w Tokio, ucieszyłbym się. Wow, w Tokio fajnie, nie występowałem w Tokio. I yy, wracając jeszcze do tych zarobków, powiem tak: no, wszy, wszystko to jest taką piramidą. Nadal są ludzie, którzy, którzy wy, występują. No, może już ci standaperzy się bardziej wycwanili i jednak za te potrafią za te kilka tysięcy wy, występować. Yy, ale jest to. Jest to zawsze piramida. Oczywiście ta czołówka największa zarabia bardzo dobrze i duże pieniądze. Natomiast im niżej, tym, tym zaczyna to być no, bardziej podobne do tego, co naokoło. Ale myślę, że na, na ten moment mówię, no, jeśli ktoś nawet za występ brał 500 zł, a sobie walnął 20 takich występów, to co? No to 10 tysięcy odliczmy tam z 30-40% kosztów dojazdów i innych takich rzeczy, no dobra, no to sobie zarobił 6 tysięcy. To po co miał być nauczycielem za no, 3-500. No, no. No oczywiście. No ja z tego czasu Sprawdziłem stawki polskich. Wszystkim. Wszystkim. No. Nie wszystkich się nie dało. Chyba zadzwoniłem do, do, do trzech. No to, to, to właśnie dowiedziałem się, jaki widzowie i tam niektórzy, ile to wychodzi? No to dosyć dużo. Dosyć dużo tak, dobry tak. zawód. Dlatego umotywowałem swoje pytanie tym, czy można się stać bogatym? No, można, można i trzeba dużo rozsądku, którego mi kiedyś brakło, bo. Do, do, dobrze, rzeczywiście, genialna książka amerykańskiego takiego menadżera w branży muzycznej, ale opisywał właśnie i, i finanse, i wsz, wszystko. Też oczywiście z, z ciekawością sięgałem y, do tego, co, co, co tam Amerykanie wypracowali. No, oni zalecają, żeby 80% zarobków w takim przypadku, kiedy jest się na fali, naprawdę inwestować, odkładać. No bo tak, z jednej strony dobry zawód, ale nikt ci nie zagwarantuje, czy ty będziesz rok, trzy, może pięć lat, nie a może dobra. tylko rok na fali, i później się na przykład to urwie. No i teraz, no daj Boże, żeby, no mówię, ja od 25 lat żyję z tego. Oczywiście były momenty większych zarobków. Były, były też takie momenty jak lockdown, gdzie nagle pozbawiono mnie pracy no i, i, i trochę się zadłużałem i tak dalej, no to, to by był taki lekki szok, nie? To, to, no i właśnie, tu było takie puknięcie w łowie że jednak dywersyfikacja, jedna, no te podstawowe, podstawowe zasady dobrego biznesu, tak jak ty, nie wiem, jeśli zarabiasz, dywersyfikuj, no kup tych parę garaży, cokolwiek. <laughs> parę miejsc parkingowych. Parę miejsc parkingowych i... i <laughs> No, ale to wcale nie jest śmiech, do bo Miej, wiesz, Nie, nie śmiech, tylko z takich przykładów podaliśmy parę miejsc wiesz, parkingowych. Bo, bo yy, w tych super yy, zarobkach artystów yy, jest tylko jedno niebezpieczeństwo. Nikt, absolutnie nikt nie gwarantuje ci, co będzie jutro. Dokładnie. To Dzisiaj jest, jesteśmy tu, jutro może nas nie być. I ten stres w porównaniu do kogoś, kto chodzi, nie wiem... Ja to wiem. Ja <laughs> przypomina, już... Przypominam sobie filmy Czeplina i to mnie tak rozbawiło, jak on City Lights, jak on te, nie, dzisiejsze czasy, jak on te śruby tak do, <noise> dokręcał na taśmie, no to wiesz, z jednej strony ktoś, kto idzie na etat, dobra, zarabia mało, a naprawdę wraca do domu i ma wywalone, szepie seriale na Netflixie, tak, wszystko, tak. rano się przyciąga, znowu tam posiedzi, gdzieś coś porobi swoje Dokładnie. i wraca. No, coś za coś. Coś za coś. Ja wiem, bo ja sam jestem takim przykładem. Ja się niesamowicie mocno stresuję. Swoją czy youtuberzy, pracę. i stresuj się, bo naprawdę warto o to dbać, żeby, żeby wiesz, żeby ja już górki, dołki przeżyłem i, i, i naprawdę. Mi po prostu cholernie na tym zależy. I jeżeli mi tak mocno zależy, to wtedy ten stres jeszcze do mnie przylega z podwójną dawką. Ale nie istnieje żadna forma gwarancji, rozumiesz? To, no, to, to i to, to też jest, mnie wierzę, wkłada w ten kolejny Lockdown poziom. akurat widzisz, twój zawód wzmocnił, mój trochę osłabił, mm -hmm. nie? Trochę osłabił, zakaz, no, miałem zbro. zakaz pracy przez półtora roku praktycznie, nie? I, I no właśnie, a a druga rzecz, że no nie no, ty robisz takie do pewnego stopnia Y, autorskie rzeczy, czyli, czyli nie bazujesz na, na, na jakichś cud, cudzych ja mam nadzieję, że prędzej czy później wejdą regulacje, bo wiesz, ja chciałbym zarobić tak z 10 groszy od każdej wyemitowanej rzeczy na YouTubie, a były tak, naprawdę dziesiątki tysięcy obejrzeń jakichś rzeczy. Ja znajdowałem, mówię ja pierdzielę nie dojrzę z telewizji, jeszcze ktoś reklamy hmm. wrzuca nie jest właścicielem niczego i tylko że jak ja wrzuciłem coś z telewizji, to dwa razy już przechodziłem taki kurs o prawach autorskich. Mówię co za ironia. <grym> I ja się czuję okradany przez YouTube'a, nie? Ja się czuję hamsko okradany nie. i uważam, że to nie jest yy, fajne. Co się przez użytkowników YouTube'a, bo to oni wrzucają. Nie, 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 przez YouTube'a, bo bo tego nie, nie reguluje, nie, bo jak ja napisałem, że koleś nagrał cały mój występ i wrzucił no. To dwa tygodnie trwało wyjaśnianie tego, zanim oni mi to zdjęli, a ja widziałem, że obejrzeń jest, nie już. już... Teraz to jest trochę inaczej, wiesz, to teraz jest tak zwany depozyt. Teraz to ja też no, też mam firmę, która się no, opiekuje, ja no i tak dalej, to się też no, rozwinęło, nie? To, no tak. to jest też tak, że w zasadzie też byłem pionierem e, internetu. Tyle, że jeszcze YouTube nie istniał. Było kiedyś coś takiego jak Shorty.pl i moje krótkie filmy. No, to tam święciły triumfy. Gdyby, mm. gdyby to był YouTube, to by, no, byłoby grubo, nie? Tak. Ale nie doceniłem. Uznałem to za złodziejską instytucję z grubsza. Yy, nadal to jest nieporegulowane, bo wystarczyłoby, żeby pod spodem był taki klika autor. Jestem autorem i jest do wyjaśnienia. Mm -hmm. Wszędzie na całym świecie jest autor. To tak, jakby wchodzić do księgarni, była, były sterty książek i nigdzie nie, było, nie byłoby napisanego autora. To jest dziwne. Nie? Dziwne. I Grzegorz, na sam koniec jeszcze chciałbym się dowiedzieć o jednej rzeczy. Gdy był tutaj, bo ogólnie w Bez Tajemnicy nie pojawiają się często osoby, znane osoby z show biznesu, ale jak już się pojawiają, to są skłonne do pewnych refleksji. Kiedy był tutaj Grzegorz Skawiński, powiedział, że jego życie to był totalny rock and roll. Alkohol, narkotyki, czy zatem w twoim zawodzie co nieco pokrewnym, również to się mocno przewinęło? Nie ja z racji, Po pierwsze, mam wrodzoną awersję do alkoholu i nigdy, nigdy nie przesadzałem. Także mogę pić ile chcę. <śmiech> <śmiech> I nie grozi mi to, że mnie to wciągnie, porwie, i tak dalej. Yy, narkotyki, to ja te, ja jestem też raczej tak z lat, z lat 70. czyli kanabis czyli no, jak najbardziej jestem za. No i powiedzmy jakieś psychodeliki, eksperymenty się pojawiały, ale yy, one też mają to do siebie, że no nie, LSD nie jest w stanie uzależnić. <laughs> że Chociaż są takie nurty jak microdosing, że, że, że ktoś bardzo małe daweczki, które, ale to na dobrą sprawę, no widzisz, to też jest kwestia Polski, gdzie, gdzie, gdzie pojmowanie tych rzeczy jest trochę na poziomie takim, że koleś w długie włosy, strzykawka i leży w rynsztoku. Większość ludzi, którzy mają taki obraz, nie zdają sobie sprawy, i, ilu dyrektorów, policjantów, polityków i odpowiedzialnych ludzi mijają, którzy, którzy lubią. Lubią i, i też znam takich. Natomiast dla mnie zawsze ja to bardziej o właśnie Huxley, yy, raczej raczej mistyczne doznania. To, to, to było moim kierunkiem, no ale w tej chwili też się buddyzmem Bon zajmuję tym hellingerem. Pola, polamorficzne, genialna rzecz słowa. Czyli to nie było u ciebie mhm. nagminne. Te, te, nie, te. nie, nie, nie. To, to, to były sporadyczne eksperymenty, w których po prostu chodziło mi o przekraczanie rzeczywistości, jakieś takie doznania, zrozumienie, dlaczego kultura wygląda taka inaczej. A nie oszukujmy się, że na przykład bez psychodelików naprawdę świat wyglądałby zupełnie inaczej. Poza tym mówię, no to, to wszystkie pierwotne kultury korzystały z tego, a u nas z powodu Rasistowskich, nie? Że, że, że wiele rzeczy było zabronionych tylko dlatego, że w USA w pewnym momencie była nagonka rasistowska na, na czarnoskórych, przypisano im narkotyki i, 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 i rzutem na taśmę. Yy, strasznie śmieszne są propagandowe filmiki, takie właśnie z lat wiem, 30 czy któryś amerykański, jak koleś gra na fortepianie, niby jest pod wpływem marihuany i tak trwa, a taka kobieta krzyczy, faster, faster, <laughs> nie wiem, co to ma wspólnego z marihuaną, ale tak, twierdzono, że czarni zabijają pod wpływem marihuany, to jest straszne bzdury, problem w tym, że większość takich yy, Plus 50 Polaków jest pod wpływem cały czas tej, tej propagandy, takiej pociesznej, i, i nie wiedzą, ile, ile literatury, filmów i odkryć naukowych powstało pod wpływem. Fajnie ci nobliści się czasem przyznają, ale też, też kwestia leczenia, tak jak MDMA w Wielkiej Brytanii jest stosowane jako lekarstwo, i rzeczywiście mhm. na PSD, na zespół stresu pourazowego. Są te badania robione, są. No, to, to jest tak naprawdę wyższa kultura, nie? To taka Rozumiem. głupota ludzka, jak ktoś jest nie, nierozgarnięty, to, to wie tylko tyle, że. że... A po co takomu, tak? to komu? Ja, jak to było w tym stand-upie? <laughs> Grzegorz, na sam koniec powiedz mi. Czego Przepraszam, tobie... wrzucę tak. Moim prawdziwym problemem ja? są fajki. Czysta, legalna nikotyna fajek tłukę sporo wolałby mnie, a to jest potworne uzależnienie. Potworne. Nic, nic innym nie jest w moim życiu uzależnieniem. Faje. Tak, mo moje uzależnienie to papierosy. <laughs> Dobrze, że powiedziałeś. Czego tobie życzyć? Czego tobie życzyć na... A patrz, przerwałem ci to na koniec. I... A to takie piękne było. <laughs> <laughs> o, to powiedz zerwania to, na... nałogu. Tak, możesz życzyć. O, byłoby milutko, no. No to tego tobie Grzegorz życzę. Zerwania nałogu samych sukcesów w dalszej karierze, ułożonego życia rodzinnego, pięknego wszystkiego, czego więcej. Wow, milutko. Tak, ja też tobie życzę, życzę szczęścia, Pomyślność. pomyślności, zdrowia Słuchaj, i trzeba kawał życia przejść, żeby stwierdzić, że naprawdę te, to najprostsze życzenie jest esencjonalne. Żebyś miał co jeść, miał gdzie mieszkać, tak był jest. zdrowy i był szczęśliwy. To jest tak, bo jak człowiek jest szczęśliwy, to znaczy, że nie ma deficytu, niczego mu nie brakuje. I niech tak to będzie. To czego chcieć więcej. Dokładnie. Grzegorz, dziękuję Tobie bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Moi drodzy, a my spotkamy się oczywiście w kolejnym odcinku Bez Tajemnic. Mam nadzieję, że Wam się ta rozmowa podobała. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzu na dole i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00 i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.